Siemaneczko, ja i moje brudne terrarium, witamy Was w dzisiejszym odcinku. Gwiazdą dzisiejszego materiału będzie Nandu Chromatus. Ogólnie to terrarium będzie posprzątane i zaaranżowane na nowo. Nandu Chromatusa najpierw wyciągniemy, potem wpuścimy, no a na końcu zrobimy sobie jakieś info gatunkowe. Także zapraszam Was do oglądania, a teraz intro. Najważniejszą rzeczą w bezpiecznym sprzątaniu terrarium ptasznika jest to, aby najlepiej tego ptasznika w środku nie było. No a więc przejdźmy do łapania naszego Nandu Chromatusa. To terrarium ma dosyć fajną funkcję, mianowicie do góry ma takie klipsiki, dzięki którym możemy zdjąć górną pokrywę i mamy dostęp od góry. Ogólnie to są jeszcze z przodu drzwiczki i możemy też wejść od przodu do terrarium. Minus jest taki, że górę tego terrarium pokrywa taka siatka. Ogólnie dla takiego pajączka, jak jest w tym terrarium, myślę, że ona jest wystarczająca, bo pajączek w sumie siedzi jakiś rok, żeby Was nie skłamać, w tym terrarium i jeszcze z nim nic nie zrobił. Aczkolwiek gdybym miał, powiedzmy, robić takie terrarium dla dorosłego osobnika, czy tam, powiedzmy, dorosłej Acanthoscuria geniculata, czy też Lasiodora parahebana dla dorosłej samicy, to chyba bym jednak zrezygnował z takiej siatki, bo mogłaby ona się okazać trochę zbyt słaba. Aczkolwiek na razie dla tego osobnika jest odpowiednia, także się nie martwię. Tutaj macie jeszcze osobnika, którym się będziemy dzisiaj zajmować w starym terrarium. Myślę, że kolejne jakieś tam zbliżonka na niego już zrobimy w nowym, ewentualnie jak złapię go do pudełka. Mamy już przygotowane pensety i tymczasowe pudełeczko. Do pajączka dostanę się, jak już mówiłem, od góry. A Wy? Moje poczynania będziecie oglądać z tej perspektywy. Trochę przez brudną szybę, aczkolwiek tym sposobem ja nie będę wkładał rąk pod kamerę, więc myślę, że i tak mimo wszystko zobaczycie więcej. A więc bierzmy się do działania. Oczywiście pierwsze to umieszczenie pojemnika w terrarium, tak żeby nie spłoszyć pojemnika. O, patrzcie, patrzcie. Już pójdziesz tutaj do przodu? O, widzicie? Nandu Chromatus. Niestety te pająki mają to do siebie, że są, bywają strasznie agresywne. O, już jest tutaj stawianko. Łatwiej, że ja wyciągnę ten kawałek tutaj. O, to sobie wyciągnę. Oj, mały, ty mi nie idź tutaj do góry. Tylko zostań na dole sobie. Spójrzcie, jak on się nam tutaj pięknie stawia. No ogólnie Nandu Chromatusy nie należą do pająków jakoś bardzo łagodnych. Powiedziałbym raczej, że do tych agresywnych. No aczkolwiek swój urok też mają. Spróbujmy zrobić tak, że tu. Nasunę tak pudełeczko na pająka. Ja to jeszcze zabezpieczyłem trochę od góry. A widzicie, właśnie przed tym, żeby ten pajączek mi tutaj czasem nie wyskoczył górą. Nie ma chodzenia na górę pająku. Jesteś pająkiem naziemnym, więc siedź pod. O, o, trochę nam się wyczesuje. Aczkolwiek udało się go złapać. Teraz jeszcze tylko, żeby za szybko nam nie wyszedł.
trochę pensetą i teraz ręką domknę pudełeczko i pająk złapany. Pajączka mam już zabezpieczonego, siedzi sobie w pudełeczku. Chwilę sobie w tym pudełeczku posiedzi. Jest okazja, żeby Wam go troszkę pokazać. Niestety tak, żeby pokazać Wam go od przodu, jest to falowanie. A pojemnik gładki jest dopiero tak. Aczkolwiek trochę go tam widać. Widać jego takie czarno, beżowo, kremowe jakieś takie kolorki i rudy odwłok. No na pewno nie można temu pająkowi odmówić uroku. Aczkolwiek na pytanie, czy nadaje się dla początkujących, odpowiedziałbym, jeżeli kupimy malucha, to tak. A jakbyśmy chcieli coś bardziej podrośniętego, no to musimy się liczyć z tym, że właśnie będzie się zachowywał tak jak ta samiczka. Dobra. Idziemy dalej. A dalej oznacza tyle, że będzie sobie trzeba to terrarium wyczyścić. No oczywiście pierwsze co zrobię, no to wyciągnę wszystkie elementy wystroju. Te, które się da odzyskać, to odzyskam, a obstawiam, że da odzyskać się większość. Torf pójdzie do wyrzucenia, dostanie świeży. No i najgorsza czynność, przynajmniej jak dla mnie, będzie trzeba wszystkie te szyby ładnie umyć, żeby wiecie, tych resztek wody tutaj żadnych nie było. Żeby to po prostu jakoś ładnie wyglądało. Pokażę Wam jeszcze to drugie otwieranie przy tym terrarium. Zabezpieczone jest na takiego klika, tutaj takie pokrętełko. Tak jest otwarte, teraz jest zamknięte. Jak jest zamknięte, po prostu nie ma siły, żeby coś tutaj otwarło. Przekręcamy w dół i otwieramy wrota. Ja ogólnie rzadko kiedy używam tego wejścia do terrarium. Raczej używam tego od góry, tak samo jak przykładałem pająka, po prostu wiecie, od góry otwieram kawałek, wrzucam tam karaczana, czy spryskuję wodą. I tak to sobie robię z tym terrarium. Dobra, pierwsza część sprzątania zakończona. Wszystko ze środka wyciągnięte, leży tutaj. Jakiś korzonek tam był. Kawałki kory, jakiś bluszczyk. Spójrzcie, jakie to terrarium się teraz puste zrobiło. Aczkolwiek teraz lepiej widać tło, które myślę, że jest całkiem fajne i elegancko nada się do biotopu takiego tropikalnego, który mam tutaj zamiar zrobić. Myślę, że to będzie całkiem fajnie. Dobra, terrarium ogarnięte. Dla Was to była chwila, moment, dla mnie trochę dłużej, a więc zostawcie lajka i zabieramy się za aranżowanie tego oto terrarium. Pierwszą rzeczą, która znajdzie się w terrarium, jest naturalny torf. Do tego terrarium, tego torfu pójdzie sporo. Wsypałem już do terrarium część torfu. Teraz zanim dosypię resztę, umocuję sobie taką roślinkę. Ogólnie będę sadził ją w doniczce, bo ona w tej doniczce już trochę czasu sobie jest, się ukorzeniła, więc być może jest mniejsza szansa, że mi ją ptasznik wykopię. Obsypię trochę ziemią, znaczy ziemią, torfem. O, chwilę obecną wygląda to tak. O, dosyć wysoko jak na to terrarium. Teraz trzeba sypać dalej torf. Głównie chcę tutaj, wiecie, obsypać tą roślinę jak najbardziej, żeby nie było widać tej doniczki. Nie zauważyłem mojego pająka tendencji do jakiegoś, wiecie, mega kopania i przearanżowywania sobie domków na jakby jego sposób. Więc myślę, że roślina może mi się utrzymać. Torf się kończy, będę musiał iść urobić nowego, ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze na to terrarium mi starczy. Najważniejsze mówię, żeby tutaj obsypać, chcę dosyć dobrze to,
Mogę sobie teraz ręką. O, kurde, widać trochę tą doniczkę. Ale w terrarium znajdował się taki kawałek korka. I może jeżeli włożę go gdzieś tutaj, tak? O, wepchnę w ziemię, tutaj trochę przysypię. O, i widzicie? Już doniczka jest częściowo zamaskowana. I to chyba nawet w nie taki brzydki sposób. Następnym elementem, który chciałbym w tym terrarium umieścić, jest taka oto kora, taka półtuba. Myślę, że ona będzie świetnie w tym terrarium prezentować, bo jest bardzo mocno porośnięta przez właśnie jakieś mchy. Tu jest nawet trochę porostów. Tylko nie do końca wiem, jak ją ustawić. Czy tutaj w ten deseń? Czy nie wiem, słabo, bo ona już tutaj zaraz do terrarium wychodzi, więc myślę, że możemy ją nawet postawić, powiedzmy, w taki sposób. O, żeby ona sobie tak tutaj siedziała. Wtedy pająk może sobie tutaj wejść i tu z tyłu będzie miał taką swoją jamkę. Aktualnie terrarium od góry wygląda tak. No jest mi trochę pusto, także przydałby mu się mały detaling. Że pierwszym co sobie zrobię będzie umieszczenie tutaj wokół tej rośliny bluszczu. Bluszczu, nie bluszczu, tylko chrobotka. Musiałem skoczyć po pudełko. W sumie dam tutaj tego całkiem sporo, żeby być całe to jakby przysłonić tutaj delikatnie. Jeszcze tu. I w tym momencie nie widać, że już mamy tam doniczkę. W tym momencie wygląda to tak. No jak dla mnie jeszcze czegoś tutaj brakuje. Także weźmy porosty. Może jeszcze gdzieś porościkami rzucimy. Oczywiście rzucimy. Może nawet tutaj na ten chrobotek. Że tutaj wróg tak włożymy. Kawałkiem kory. Nawet zaszukam takiego większego może kawałka. Ale niestety mi się ten chrobotek pokruszył. Tam jeszcze dalej. Tutaj. W to miejsce. Mam jeszcze kawałek takiego sztucznego bluszczu, więc spróbujmy jeszcze go użyć. Wiecie, żeby tutaj było jak najwięcej właśnie takich zielonych elementów. Ja go może spróbuję po prostu wetknąć pod to tło, licząc na to, że on mi się tam będzie trzymał i że pająk nie będzie chciał mi go wyciągnąć. Dajmy go może tutaj za tą rośliną, jak on sobie idzie. Na roślinką, możemy tutaj do góry. O, i opada tak na tą tam. Co myślicie o czymś takim? Myślę, że na ten taki, wiecie, łysy tor, co tutaj jest, pokruszymy jeszcze tutaj tego mchu trochę. On się z tym torfem tak wymiesza, ale będzie taki zielony element po prostu. A nie taki sam brązowy, smutny torf. Tak prezentuje się efekt końcowy. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba.
Ja myślę, że dla Nandu Chromatusa takie terrarium będzie odpowiednie i będzie się on w nim czuł całkiem dobrze. A od góry terrarium prezentuje się tak. Też całkiem ładnie. No dosyć mocno zielono. Także myślę, że taki tropikalny biotop udało mi się w tym terrarium uzyskać. My tu gadu gadu, a wypadałoby jeszcze pajączka przełożyć do nowego terrarium. Pająk postanowił obrócić się do nas przodem. Po prostu stanąć na boku pojemnika, przez co możemy się mu przyjrzeć. Tak się prezentuje. Jak mówiłem, całkiem urokliwy pajączek. Dobra, tutaj mam pajączka. Pojemnik już otwarty. Także umieszczę sobie po prostu pojemnik z pająkiem w terrarium. Zdejmę już tą. I spróbuję go w najwyraźniej w świecie wygonić. Widzicie, pajączek sobie sam grzecznie wychodzi zwiedzać nowy domek, jego nowe terytorium. O. Tak się prezentuje już w nowym domku. Patrzcie sobie. Tupta. A teraz zróbmy sobie info gatunkowe. Nandu chromatus jest ptasznikiem naziemnym, który występuje w Brazylii i zamieszkuje tamtejsze lasy tropikalne. Jest pająkiem o sporych rozmiarach, gdyż samice tego gatunku potrafią osiągnąć nawet ponad 8 cm długości ciała. Naturalnie samce są mniejsze i u nich ta wielkość to jest no jakieś 6, może 7. Wiadomo, mogą być od tego odstępstwa. O, patrzcie, idzie sobie. Ucieka nam. Ale nie uciekaj, ja to o tobie opowiadam. Hej, halo. Ech. Żyje dosyć długo, gdyż samice potrafią dożyć nawet ponad 15 lat. Samce też nie żyją krótko, bo potrafią osiągnąć nawet 3 lata po ostatniej wylince. No co moim zdaniem, jak na ptaszniki, jest całkiem niezłym wynikiem. Z racji wielkości terrarium też powinno być dosyć spore. Myślę, że takie jak to, w którym znajduje się aktualnie, czyli 35 na 35 na 35 byłoby odpowiednie dla takiej dorosłej sztuki. Mówię, to terrarium raczej nie zachęca mnie do trzymania dorosłych ze względu na tą siatkę, no ale to co jest tutaj tej wielkości, myślę, że jeszcze sobie poradzi. Oczywiście terrarium mogłoby być trochę większe. Aczkolwiek raczej nie przesadzajmy z wysokością. Pamiętaj, że to jest pająk naziemny. On nie potrzebuje być jakoś, wiecie, mega wysoko. Wilgotność utrzymujemy na poziomie 70%, czyli o tak, dosyć wysoko. A temperatura, myślę, że w przedziale 26-28 stopni pajączek będzie nam się sprawował całkiem nieźle. Nandu chromatus nie posiada silnego jadu, aczkolwiek bywa agresywny, tak jak widzieliśmy na początku filmu. Wyczesuje on włoski parzące, także trzeba z nim uważać, no bo kontakt z takimi włoskami nie należy do rzeczy przyjemnych. Moim zdaniem jest to pająk, który nadaje się dla osób takich średnio zaawansowanych, aczkolwiek jeżeli kupimy sobie maluszka, no to myślę, że początkująca osoba też sobie z nim poradzi, no ale mówię, lepiej dla początkującego takiego malucha, niż już właśnie jakąś podrośniętą sztukę, no bo będzie się zachowywać tak jak ta, no i może być potem problem. Ostatni rzut oka na ukończone już terrarium. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to możecie zasubskrybować mój kanał. Zapraszam Was też do sekcji komentarzy, gdzie możecie wyrazić swoją opinię na temat moich materiałów. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia następnym razem.